Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj taka drobna niespodzianka ze względu na Dzień Kobiet, który mamy. Słuchajcie, babki moje przemiłe, będziemy wybierać sobie kartę. Wyłożyłam tutaj 7 kart, 4 królowe, cesarzową i kapłankę. I słuchajcie, wybierzemy sobie kartę, żeby określić, jak w tym roku nasza kobiecość będzie funkcjonowała. Karty królowych bardzo często właśnie pokazują aspekty naszej kobiecości. No i zrobimy sobie taką krótką wróżbę dla wszystkich. Słuchajcie, tutaj macie te karty rozłożone. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. Także teraz chwila zastanowienia dla tych wszystkich, którzy chcą tę kartę sobie wybrać i zobaczyć, jaki aspekt kobiecości będzie najbardziej towarzyszył w tym roku. Ja sama pomieszałam te karty, też sobie w myślach wybiorę którąś i zobaczę, co się będzie energetycznie u mnie działo. Same kobitki mamy na stole, wy sobie też kobitki wybierajcie, to taki z pozdrowieniami i najserdeczniejszymi życzeniami dla Was na Dzień Kobiet. Mały wróżek, mały wróżek. Dobra, zaczynamy od karty pierwszej. Kto wybrał pierwszą kartę? Jeszcze nie wybrałam. Karta, karta, karta pierwsza. Słuchajcie, królowa monet, czyli mamy silny, mocny, ziemski aspekt kobiecości. Kobieta, która potrafi ogarnąć przestrzeń, być naraz matką, żoną i kochanką. Jest płodna nie tylko w lędźwiach, ale również i w pomysłach. Kobieta, która doskonale radzi sobie z wszystkimi aspektami życia, szczególnie takimi, które w tym momencie są dosyć ważne, czyli poradzić sobie finansowo, poradzić sobie z dzieciakami. Czy królowa monet jest sama, czy królowa monet jest w partnerstwie, nie ubędzie jej możliwości finansowych. Ogarnie, wyszyje, kupi, sprzeda, przekombinuje, a utrzyma siebie i utrzyma dzieci. Jest to bardzo często kobieta pracująca, kobieta aktywna, ale nie nadaktywna. I wszelkie właśnie te ziemskie, mocne, silne, gruntujące aspekty kobiecości w jedynce nam się ukryły. Czyli dla kobiet wybierających jedynkę mamy tutaj siłę, moc, potęgę, żywioł ziemi, gruntującego, dodającego energii, werwy, ale i wielkiej, wielkiej logiki w panowaniu nad materią, czyli nad obowiązkami, czyli nad finansami. Bardzo dobrze. To są nasze pierwsze dziewuchy. Nasze pierwsze dziewuchy. Kto wybrał kartę numer 2? Kto wybrał kartę numer 2? Królowa Mieczy. Ostra, trochę oschła, ale przede wszystkim miecze odpowiadają za intelekt, czyli za rozumowe rozwiązywanie wszelkich spraw. I to rozumowe rozwiązywanie wszelkich spraw będzie dla Was takim czynnikiem wzmacniającym. To są wszystkie kobiety, które potrafią załatwić różne rzeczy. To są kobiety, które potrafią odciąć to wszystko, co negatywne. Jeżeli wybrałyście tą drugą kubkę, wróć drugą kartę, to okaże się, że jeżeli nawet tkwicie w trudnych relacjach, nie tylko związkowych, ale i społecznych, w piękny sposób w tym roku będziecie odcinać to wszystko, co jest przy Was negatywne. Czy to jest człowiek, czy to jest zwierz, czy to jest sytuacja. W sprawach zawodowych będziecie silne, mocne, będziecie budowały swoją potęgę, a przede wszystkim będziecie używały głowy i intelektu do rozwiązywania spraw. Także tu są nasze dwójeczki. No i lecimy we w trójkę, trzecią kartę, gdzie mamy cesarzową. To ja przyznaję się, wybrałam trójkę, więc teraz tak. Po pierwsze, cesarzowa tworzy swoje królestwo. Cesarzowa jest, to
tak mocną i silną energią, że nie niszcząc, a budując i tworząc, bo jest to karta płodności, tworzenia i bogactwa, może spowodować w swoim życiu wszystkie najlepsze, najcudowniejsze aspekty. Ona nie musi używać siły, bo siłą swojego głosu i siłą rozkazu będzie determinowała wszelkie możliwości w swoim życiu. Te z Was, które planują zajść w ciążę, może być to rok zaciążenia. Te, które planują rozbudzić mocno swoją kobiecość w sensie związków i pozytywnych relacji, przy swojej własnej stanowczości rewelacyjnie będziecie funkcjonować w związkach i w partnerstwach. Także dla esencja kobiecości, kobiecej kobiecości, trochę rozwiązłości, trochę seksualności. Jeżeli wybrałyście trzecią kartę, to będziecie świecić, błyszczeć, dzwonić, olśniewać otoczenie i rządzić tam, gdzie kobiece rządy są dobre, czyste i skuteczne. Zapanujecie nad swoim życiem. Czwórka. Karta w tym miejscu, mamy królową pucharów. Jest to aspekt emocjonalny, jest to aspekt kobiecy, macierzyński. Jest to aspekt, który pokazuje, że wiele rzeczy można będzie załatwić przy pomocy emocji. Nie mówię o rozemocjonowaniu, kiedy płaczemy w ciągu godziny, a potem chichrzemy się w ciągu drugiej. Takie PSM-y będą się kobietom oczywiście też zdarzać, bo czemu nie? Hormon czasem musi być, ale przede wszystkim królowa pucharów jest dostojną matką, jest godną partnerką. Kobieta, która potrafi zadbać o swoje uczucia w pierwszej mierze, będzie miała zwrot od ludzi. Także pamiętajcie, by kierować się zdrowymi, czystymi, pozytywnymi emocjami, bo puchary za te emocje, za te wszystkie nasze lepsze i gorsze dni generalnie odpowiadają, ale jeżeli jesteśmy królową, jeżeli mamy rządzić w tych emocjach, to muszą być one nawet nie tyle zdroworozsądkowe, co nieprzepanikowane. Także Wasz rok będzie rokiem emocji, dbania o siebie, o swoje wnętrze, o wyrażanie swoich uczuć, co może być bardzo ważne, i o to, żeby olśnić to wszystko, co jest rodziną, macierzyństwem i taką esencją w esencji, więc kobiecością w kobiecości właśnie. Karta królowej pucharów jest również emocjonalna, może nawet jak cesarzowa, bo to też jest bardzo kobieca karta, ale ona jest taka czasem bardziej nastawiona na dawanie. Wy tutaj musicie pamiętać, żeby nie tylko dawać, ale również nauczyć się brać. No i lecimy do karty piątej, którą jest królowa buław. Z królowych jest to moja ulubiona karta, dlatego że jest to ogień w wodzie, czyli jak się pochodnie do wody włoży, to się dym rozejdzie. Będziecie mocno działać, intensywnie, przedsiębiorczo. Będziecie non-stop miały okazję do zdobycia jakiegoś uznania i szacunku. Będzie to rok intensywny. Wasza kobiecość będzie polegała na to, że w tych czerwonych szpilkach na 12 centymetrach do autobusu dobiegniecie jak flash po prostu. Także energia w energii, siła w sile i działanie w działaniu. Bardzo piękny aspekt kobiecości również w urodzie, bo królowa buław lubi piękno, lubi dobrane rzeczy. Tutaj może się Wam znacznie polepszyć, poprawić, albo skupicie się po prostu na tym Wasz styl, Wasz gust, Wasze możliwości upiększenia siebie. Maseczki, kremy, a oprócz tego super ciuch. I właśnie to jest takie tworzenie od zera do bohatera, nawet w worku parcianym, odpowiednio przywiązanym, odpowiednim paskiem, będziecie po prostu lśnić, błyszczeć i zdobywać. Będziecie w dużej przedsiębiorczości, dużej energii i dużych możliwościach. Kolejna karta. Kto wybrał tę kartę? Proszę bardzo, karta siły. Dodałam tę kartę do kobiecych kart, dlatego że ona bardzo mocno kojarzy mi się z naszym kobiecym wnętrzem, które tak naprawdę bardzo często jest gdzieś zagubione. Bardzo rzadko matki od małego powtarzają Wam, że kobiety są piekielnie silne. To my rodzimy, to my nosimy te dzieci na rękach, to my wyciągamy ręce do ludzi, którzy są w potrzebie.
Bardzo często na swoich barkach nosimy troski nie tylko własne, ale i cudze i jesteśmy cholernie silne. Dlatego wyciągnęłam tę kartę i pomyślałam, że te kobiety, którym tę kartę wylosują, może nie będą miały najłatwiejszego roku, ale będzie to rok, w którym wszelkie trudności mogą zostać pokonane. Dlaczego? Dlatego, że to my mamy moc. To my jesteśmy może nie mięśniami, bo to jest właśnie karta, która mówi o tym, siłowo to nie zrobisz wiele, ale swoją inteligencją, sprytem, samozaparciem, pięknem, które jest w tobie i tym, że jesteś kobietą, czyli jedną z najwyższych, najcudowniejszych energii na tym wszechświecie, jesteś w stanie pokonać wszystkie trudności. To jest piękna, rewelacyjna karta naszej siły i naszej mocy. I taka kobiecość będzie wam towarzyszyła. Taka kobiecość, która pozwoli wstać z kolan. Jak to, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. To jest właśnie taka siła i moc i potęga tkwiąca w kobietach. I taki będzie wasz rok. No i moje kochane, ostatnia karta, ja już wiem, co, bo wiem, jakie karty wyciągałam. Kolejna kobieca karta, która z kobietami bardzo mi się kojarzy, to jest kapłanka. Jeżeli wylosowałaś tą kartę, jeżeli właśnie ta karta cię najbardziej zainteresowała, to wiedz, że twój rok będzie bardzo intuicyjny i bardzo mądry. To są dwa słowa klucze do tej karty. Mądrość, wiedza i intuicyjność. To jest esencja kobiety ezoterycznej. Esencja kobiety z duchowym wzrostem wewnętrznym. Zobaczcie, jaką mamy piękną rozpiętość cudownych energii kobiecych, jeżeli chodzi o królowę, cesarzową, kapłankę i siłę. Mamy tutaj wszelkie możliwości, a ty w tym roku będziesz intuicyjna, będziesz zdobywała wiedzę, będziesz kierować się mądrością, będziesz mogła być wzorem do naśladowania i będziesz mogła być osobą, do której ludzie będą zwracać się o radę, dlatego że twoja mądrość będzie promieniować i olśniewać twoje otoczenie. Moje kochane babki, jeżeli uważacie, że ten film jest wartościowy, to oczywiście linkujcie, niech inne babki również pobawią się z kobiecymi, tarotowymi energiami. Natomiast ja ze swojej strony i ze strony firmy Pentagram życzę wam w tym dniu, dlatego że w tym dniu się składa życzenia, ale życzę wam na cały rok intuicyjności i mądrości, totalnej siły przebicia i pokonania trudności, aspektów urody, które błyszczą i promienieją, spełnienia w macierzyństwie i w miłościach, które mogą się przytrafić, a mogą zostać na dłużej. Siły i mocy zdobywania własnych szczytów, intelektu nie do pobicia i ogarniania tej całej naszej fizycznej przestrzeni. Buziaki dla was, do zobaczenia. No, mam nadzieję, że będziemy wszystkie piękne, młode, szczęśliwe i bogate. Także tak. Ja teraz spróbuję znaleźć miejsce, w którym mogę was wyłączyć, bo tego miejsca już nie widzę, żeby było ciekawiej. Już mam. Pa, pa!